Barcelona ponownie ma problemy. Ich ostatnie spotkania nie napawają optymizmem, a w dalszym ciągu nie widać żadnego światełka w tunelu. Duma Katalonii, choć punktuje, to znalazła się w poważnym kryzysie i coraz częściej mówi się o tym, że drużyna tak naprawdę stale regresuje. W poprzednim sezonie pierwszy raz od 4 lat zostali mistrzem Hiszpanii i było to już pewne, że w tym sezonie apetyty będą tylko rosły. Barcelona miała w końcu wrócić do europejskiej czołówki, a mistrzostwo było potrzebne, by zbudować tę drużynę i atmosferę wokół niej. Zdobycie tytułu przyćmiło fatalny rok w Europie, ale w tym sezonie, niezależnie od wyniku w lidze, tak już nie będzie. Kibice Blaugrany chcą widzieć efekty na światowych boiskach, a tam dalej nie jest najlepiej. Barcelona ma spore szczęście, że trafiła na tak łatwą grupę, bo w innym przypadku mogliby napotkać niemałe problemy. W poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów mogli zapewnić sobie awans, ale polegli na Szachtar Donieck, obecnie czwartą drużynę ukraińskiej ligi, a co gorsza, Szachtar na tle Barcelony nie wyglądał najgorzej. Barcelona Xaviego ogólnie nie imponuje w Europie. Na 20 rozegranych spotkań za jego kadencji Blaugrana wygrała tylko 7 i to dużo słabszymi rywalami na papierze. W lidze sytuacja też nie jest najlepsza i choć punktują, to bardziej dzieje się to dzięki indywidualnościom, a nie dobrej grze całej drużyny. Mecze są przepychane w ostatnich minutach, gdzie często Barcelona gra słabo jako drużyna. I okej, takimi meczami zdobywa się mistrzostwo i należy pochwalić charakter drużyny w końcówkach, ale to szczęście w końcu może się skończyć, a wtedy Barca będzie miała niemały problem. Prawdziwa weryfikacja ich formy nastąpi w kolejnych spotkaniach, bo na dodatek terminarz mocno nie sprzyja. Porto, Atletico, fenomenalna Girona i Rayo Vallecano, które ostatnio potrafiło zagrać na bezbramkowy remis z Realem Madryt. Mimo że sezon jeszcze długi, a za nami nawet nie połowa, to te spotkania mogą mieć bezpośredni wpływ na ich pozycję na koniec sezonu i po prostu nie mogą pozwolić sobie na słabe występy. Na nieszczęście Barcelony La Liga w tym sezonie przeżywa jakiś rozkwit i szykuje się jeden z bardziej wyrównanych sezonów w ostatnich latach. Do silnego Atletico i Realu dołączyła jeszcze Girona, Atletico Bilbao oraz Real Sociedad. Co jest przyczyną kryzysu Barcelony? Czy faktycznie jest tak źle? Na co stać tę drużynę i czy to powoli nie pora na rozliczanie Xaviego? Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym chwilę opowiedzieć wam o partnerze tego odcinka. Jak wszyscy wiemy, wielkimi krokami zbliża się mecz eliminacji do Mistrzostw Europy, którym podejmiemy reprezentację Czech. Z tej okazji wraz z STS przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Świat Futbolu, możecie otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za typowanie, że Polska strzeli gola. Walczymy o awans, więc raczej jest to formalność. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli kupon z zakładem na gola Polski wejdzie, zgarniacie dodatkowe 400 zł oprócz wygranej z kuponu. Szykuje się bardzo wyrównane spotkanie, ale czuję, że uda nam się wygrać. Warto dodać, że oprócz bonusów akcji specjalnej z kodem Świat Futbolu możecie odebrać nawet 1660 zł na start. Całkiem sporo, świetna sprawa, szczególnie przed reprezentacyjnym graniem. Link do rejestracji znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o moim kodzie oraz, że oferta jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. Za sprawą dobrej polityki transferowej nowego zarządu Barcelony, latem do klubu zjechało kilka genialnych nazwisk, co jak na możliwości finansowe klubu można nazwać olbrzymim sukcesem. João Félix, João Cancelo, Iago Martinez i Ilkay Gündogan. Pierwsze dwa nazwiska wylądowały tylko na zasadzie wypożyczenia, ale to wciąż wielkie wzmocnienia, jakich potrzebowała Barcelona i które powinny dać jakość na tu i teraz. Do tego wszystkiego doszedł jeszcze Olio Romeo i był to jedyny zawodnik, za którego Barcelona płaciła gotówkę i wydali na niego prawie 3,5 miliona euro. Tak dokładnie, ci wszyscy zawodnicy, nie licząc pensji, kosztowali klub lekko ponad 3 bańki. Każdego z nich łączy jedna rzecz, która bardzo martwi kibiców Barcelony. Im dłużej przebywają w tej drużynie, tym sprawiają wrażenie, jakby byli coraz gorsi. Identyczna sytuacja miała miejsce również sezon temu, gdy Lewandowski na swoim początku bił rekord za rekordem, a później nadeszła nagle stagnacja. Zawodnicy, którzy przychodzili z mocniejszych klubów, tak jakby byli jeszcze w starej formie i z czasem zaczynali powoli równać do słabszych. Może zapalić się tu czerwona lampka i rodzić pytania, czy nie jest to przypadkiem wina szkoleniowca i jego sztabu. W kierunku Xaviego i wszystkich jego współpracowników często padają oskarżenia, że tak naprawdę ci niekoniecznie są kompetentni do bycia na tak wielkim poziomie. W sztabie Xaviego większość pracowników to ludzie bez większego doświadczenia, a Barcelona to ich pierwsza jakakolwiek styczność z wielkim futbolem. Sporo mówi się chociażby o ich przygotowaniu fizycznym. Barca od 2 lat ma ogromny problem z kontuzjami i w tym momencie też są w małej pladze, choć powoli zdaje się, że zaczynają z niej wychodzić. Zawodnicy są mocno zajeżdżani i w taki sposób po prostu nie da się prowadzić kadry na
dłuższą metę. Tylko w aktualnym sezonie kontuzjowani byli Araujo, Pedri, Frankie de Jong, Rafinha, Iago Martinez, Lewandowski oraz Koundé. Każdy klub zmaga się z kryzysami, każdy klub zmaga się z plagami kontuzji, ale nie może być to aż tak powtarzalne, jeśli Barca chce być ciągle na topie. Można mówić o sporym pechu, ale w pewnym momencie, kiedy coś zaczyna być powtarzalne, to chyba już ciężko narzekać na rządzenie losu, a warto zastanowić się nad tym, co jest tego skutkiem. Na pewno spory wpływ na to wszystko może mieć wiek ich kadry. Młodzi piłkarze bardzo często nie są przystosowani do takich wysiłków, przez co później, podobnie jak Pedri, łapią uraz za urazem. Niestety nie każdy trener potrafi umiejętnie wyszlifować diament i może okazać się w przyszłości, że wielu piłkarzy Barcelony zostanie zniszczonych przez ilość minut na takim poziomie. W Barcelonie po prostu brakuje liderów. Tam jest za dużo młodych zawodników. To głównie doświadczeniem zdobywasz najważniejsze puchary, a te chłopaczki dopiero wchodzą do wielkiej piłki. To właśnie ci najmłodsi są najważniejszą układanką całego składu, a tak po prostu ciężko, by dobrze funkcjonowała drużyna. W każdej drużynie musi być równowaga, a w Barsie to jak ze skrajności w skrajność. Z jednej strony Lewandowski czy Gündogan już powoli na schyłku swojej kariery, a z drugiej 19-letni ciągle zajeżdżany Gavi. W innych drużynach właśnie taki Gavi byłby wprowadzany powoli. W Barcelonie przez sytuację finansową nie ma na to po prostu czasu. Młodzi jednak dają drużynie ten szczeniacki charakter. Czegoś, co brakowało Barcelonie przez lata, takiego głodu na trofea. To są nienasycone wilki, które do momentu, aż nie wygrają wszystkiego, co mogą, cały czas będą chciały tylko i wyłącznie więcej. I właśnie w taki sposób, mimo słabej gry, cały czas punktują. Zawsze walczą o każdy centymetr boiska, co po prostu później się odpłaca. Mimo to, nie dziwne, że kibicom Barcelony to wszystko nie odpowiada. Kibic Blaugrany zawsze miał i będzie mieć spore wymagania co do stylu gry, a obecną Barcelonę ogląda się naprawdę ciężko. Wszystko wygląda, jakby było robione bez większego pomysłu, na zasadzie, a może za którymś razem wyjdzie. Jeden wielki chaos, a na samym końcu i tak o wyniku decydują indywidualne umiejętności piłkarzy. Przede wszystkim ten styl jest bardzo nieatrakcyjny dla oczu. To nie ta Barcelona, która czarowała przed laty. W trakcie już 2-letniej kadencji legendy Barcelony myślę, że kibice oczekiwaliby choć minimalnego zarysu, w którym kierunku zacznie podążać drużyna. Zacięcie się strzelby Lewandowskiego to też nie tylko jego wina. Ostatni mecz pokazał, że jak w jego kierunku poleci dobra piłka, to bez problemu zamieni ją na bramkę. Cały atak Barcelony jest po prostu tragiczny. Podobnie było i sezon temu, gdy z gry wyleciał Pedri, więc w tym mogą upatrywać swoje nadzieje kibice Barcelony. Przykład Blaugrany jest na tyle ciekawy, że potrafią co jakiś czas naprawdę zagrać niezły mecz i zgasić wszystkie słowa krytyków. Na przykład porażka z Realem Madryt, mimo że skończyła się bez punktów, to tak naprawdę był to mecz dwóch połów, a w pierwszej Xavi wygrał pojedynek taktyczny z Ancelotti. Trzy punkty poleciały do Madrytu, ale dało się wyczuć w końcu jakiś większy potencjał. Od tego czasu wiele nie minęło, a Barca tylko pogrążyła się w kryzysie. Mecz z Alaves miał pokazać reakcję drużyny na fatalną grę w ostatnich spotkaniach. Idealny rywal, by uciszyć wszystkie słowa krytyki i zmniejszyć lekko narastającą presję. Zamiast tego kibice dostali kolejny mecz pełen nerwów, który tak naprawdę równie dobrze mógł zakończyć się i wynikiem w drugą stronę. W świetle tego wszystkiego nie dziwne, że tak mocno podważa się robotę, jaką w klubie wykonuje Xavi. Hiszpan nie ma na pewno łatwo, bo presja w takim klubie jest niesamowita, choć sporo pomaga mu fakt, że jest legendą klubu. Bo gdyby nie to, to odbiór jego pracy byłby zupełnie inny. Często można odnieść wrażenie, jakby drużyna popełniała błędy właśnie czysto należące do trenera. Mimo to Xavi'ego można obronić chociażby tym, że tak naprawdę kadra drużyny cały czas się zmienia. João Félix i João Cancelo dołączyli do składu w ostatni dzień okienka transferowego, czyli ominęli całe przedsezonowe tournée, co znaczy tyle, że dopiero teraz na poważnie zgrywają się z drużyną, a poprzednie plany były ustalane trochę pod inne nazwiska. Do klubu trafił również Olio Romeo, który w dużej mierze jest dziś obarczany za wiele porażek Barcelony. Został wrzucony na głęboką wodę, a to po prostu nie piłkarz na poziom tej drużyny. Barca na gwałt potrzebuje jego następcy, jeśli chce wciąż liczyć się na wszystkich frontach. Przemiał piłkarzy w klubie jest ogromny. Co okno ktoś wpada i wypada. Ciężko na takich fundamentach budować coś trwałego. W tym sezonie głodu już nie zaspokoją lokalne trofea i myślę, że Xavi doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że muszą dobrze pokazać się w Europie. Samo wyjście z grupy to absolutne minimum, a i gdy to się zdarzy, a Barca odpadnie w słabym stylu, nawet z drużyną na papierze silniejszą, wydaje mi się, że Xavi może zostać zwolniony. W Barcelonie musi współgrać styl i wyniki, a tu jak na razie nie ma ani jednego, ani drugiego. Sporo jeszcze do końca sezonu, nie minęła bowiem jeszcze nawet jego połowa, ale dzwon powoli zaczyna bić i trzeba się budzić. Sezon coraz bardziej się rozpędza, a Barcelona powoli zaczyna zostawać w tyle. Wyścig wciąż jest do wygrania, jeśli w porę zareagują, bo w innym przypadku rywale mogą ich zdublować. Dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Jeżeli ten Wam się spodobał, to serdecznie zapraszam Was do materiału o Kane'ie, gdzie dużo dyskutowałem o jego ostatniej fenomenalnej formie. Mówił do Was Jerzyk, mówił do Was Świat Futbolu. Do następnego i siemano.